Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj na sportowo, bo objeżdżam sobie rowerem naszą strefę gospodarczą w Przasnyszu, a chciałbym Wam pokazać nowe tablice informacyjne, które postawiliśmy tutaj, by poinformować, że mamy uzbrojone działki na strefie, by wszyscy przejeżdżający trasą 57 Warszawa, Przasnysz na Szczytno, na Mazury widzieli te tablice, być może będzie jakiś biznesmen też przyjeżdżał, który zainteresuje się, szuka miejsca na swój biznes, żeby przeniósł swój biznes właśnie do strefy w Przasnyszu. Robimy wszystko, żeby przyciągać kolejnych inwestorów do powiatu przasnyskiego. Uczestniczymy w forach gospodarczych, za tydzień będziemy w takim forum ogólnopolskim uczestniczyli w Olsztynie, gdzie będziemy też jako powiat mieli swój punkt informacyjny. Ale takie informacje umieszczamy też w internecie. Uruchomiliśmy stronę strefa-przasnysz.pl. Jest też na tych billboardach. Trzy tablice informacyjne będą reklamujące tę naszą strefę. Te tablice powstały z pieniędzy między innymi za organizację tutaj Open Farma w Przasnyszu, czyli targów rolniczych. Tymi targami też zachęcamy wszystkich, żeby odwiedzali to miejsce Przasnysz, powiat przasnyski, inwestowali tutaj. No i chcemy pobudzać gospodarczo nasz region. Udało się w ciągu roku zmniejszyć bezrobocie o 300 osób. To nie jest dużo, ale to jest w skali powiatu spora liczba, bo to jest około 1 punkt procentowy bezrobocia mniej. I będziemy w tym kierunku podążali. Mam nadzieję, że niskie bezrobocie przynajmniej uda się utrzymać, jak nie to jeszcze obniżyć. W tym kierunku zmierzamy. No i mam nadzieję, że efekty będą też w postaci sprzedaży działek i pojawiania się nowych inwestorów w Przasnyszu. Pozdrawiam Was serdecznie ze sportowym zacięciem. Mam nadzieję, że Wy też korzystacie z pięknej pogody w sobotę i poruszacie się po naszych pięknych drogach, ścieżkach i tak dalej. Pozdrawiam.